Słuchajcie, przed sobą mam komputerek jednopłytkowy Raspberry Pi. Jest to chyba najtańszy komputer dostępny, ponieważ zaplanowano dwa modele. Wersja za $25 i wersja za $35. Różnią się tam minimalnie parametrami. No, w każdym razie to jest ta droższa wersja. I ona ma 256 MB RAM-u. 700 MHz procesorek ARM. No i teoretycznie, tak jak głosi specyfikacja, jest to na tyle wystarczająco, aby odtwarzać filmy Full HD. Ja go jeszcze nie podłączyłem, za chwilę to zrobię. W tej chwili ściąga mi się odpowiedni Linux dla ARMów. Zobaczmy, co tutaj jest dostępne w tej płytce. To tak dla porównania, to jest mój kciuk, żebyście mniej więcej wiedzieli, jakie to jest duże, no bo zdjęcia nieszczególnie oddają jakby tą kwestię. Mamy tak, mamy złącze HDMI, mamy tutaj podwójne USB, jak widać, i złącze sieciowe. Po drugiej stronie jest jack dźwiękowy i złącze wideo. Jakoś to kiepsko trzymam, teraz to jakoś poprawimy. O. I złączę wideo do podłączenia na przykład do telewizora takiego starszego kineskopowego. Poza tym mamy mikro USB służące do zasilania całości. Tutaj jest złącze chyba programatora, ale jeszcze tego nie doczytałem. Natomiast po drugiej stronie mamy gniazdo kart SD, ponieważ karty SD w tym urządzeniu służą jako nośnik pamięci masowej i z tego, co przeczytałem, nie da się wystartować tego urządzenia z nośnika innego niż karta SD, czyli musi być jakiś chociażby bardzo podstawowy system na karcie SD, aby w ogóle system ruszył, nawet jeśli pod USB mamy podłączony na przykład twardy dysk. Więc chodzi o to, żeby stworzyć jak najtańszy komputer. Tak jak powiedziałem, wersja podstawowa kosztuje $25, wersja trochę droższa kosztuje $35. I po to, aby dzieciaki mogły się uczyć programować. Tak? Więc jest to komputer edukacyjny. To jest element, to jest płytka z jednej z pierwszych partii. Później podobno ma być również dostarczona w wersji z jakąś niewielką obudową. Jeśli chodzi jeszcze o wielkość, to porównajmy sobie, tylko to będę potrzebował chyba chwili, porównam, nie wiem, czy uda mi się to odpakować jedną ręką, to widzicie tutaj poza kadrem, dla porównania również inny, powiedzmy, że jednopłytkowy komputer. Chociaż to są zupełnie inne urządzenia. Arduino Uno wygląda tak. Jeszcze chwila o ile Arduino Uno jest tak ładnie pakowane, takiego otwierałem, to miałem takie dziwne wrażenie, jakbym otwierał jakiś produkt Apple'a. To tak, Raspberry jest dostarczony przez Farnella, przyszedł z Wielkiej Brytanii. Jest opakowany bardzo prosto, mianowicie był w taką torebkę i w najzwyklejszy w świecie taki kartonik, taki po prostu na styk. Więc widać, że urządzenie ma być jak najtańsze, jak tylko się da. To tyle. Pokażę Wam pewnie jeszcze, jak to działa, jak tylko mi się ściągnie ten Linux i się tym chwilę pobawię. Także do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, pa.